Materiał zawiera linki partnerów reklamowych. Karolina Gilon rozpoczęła rozmowę w kręgu ognia z Islanderkami i nie sądziła, że czeka na wszystkich tyle niespodzianek. Na początku zapytała wszystkich, jak się podobało życie w ostatnich dniach w willi, a potem poprosiła jako pierwszą Jacquelinę, aby wstała i powiedziała, kogo wybiera. Dziewczyna była bardzo zdecydowana i potwierdziła, że ona czeka tylko na Bartka. Żaden z nowych chłopaków nie przypadł jej do gustu i tylko koszykarz był w jej myślach. Chwilę po tym przekonała się sama, gdy Bartek wszedł z kwiatami i objął w ramiona swoją ukochaną Islanderkę. Sam przyznał, że nie interesowały go dziewczyny w Casa Amor i nie mógł się doczekać spotkania z Jacquelinę. Kolejna była Ania, która przed Casa Amor była w parze z Rafałem. Ania przyznała, że nie układało im się i od początku wiedziała, że zainteresuje się chłopakiem, który zamieszka w willi w czasie Casa Amor. I tak się stało. Ania wybrała Przemka, który potwierdził, że kontakt za nią miał najlepszy i cieszy się z wyboru dziewczyny. Do kręgu ognia wszedł Rafał z dziewczyną z Casa Amor Oliwką i na początku zaznaczył, że zabawa w Casie była znakomita. Najlepsze dziewczyny były zupełnie inne niż w willi. Więc wraca zadowolony, szczęśliwy, a do willi przyszedł z koleżanką, a nie z partnerką. Bowiem w późniejszym czasie wszyscy mieli się dowiedzieć, o co chodzi. Werka wybierała jako czwarta. Przed Casą Amor tworzyła parę z Adamem, ale widać było, że ta relacja nie ma szansy na rozwinięcie. Weronika przyznała, że jej serce jest silniejsze od rozumu i wciąż myśli o Adamie. W związku z tym nie chcąc oszukiwać żadnego z panów, postanowiła nie wybierać nikogo. Jeśli chodzi o Adama, to życzy jemu jak najlepiej i jest ciekawa, kogo wybrał. Adam wszedł do willi z nową dziewczyną z Casy Amor, Sophie. I jak sam przyznał, bardzo dobrze się tam bawił i świetnie czuł. Przyszedł czas na Lori, która przed Casą Amor była w parze z Bartkiem Strażakiem. Islanderka zaprosiła do siebie Kubę i z nim zaczęła tworzyć nową parę, ale w międzyczasie Karolina Gilon poinformowała ją, że Bartek będąc singlem odszedł z programu. Nie była to przyjemna chwila, bo Lori trochę posmutniała, ale życzyła Bartkowi szczęścia. Ona nie miała żadnych wątpliwości i podjęła przemyślaną decyzję. Laura w nerwach czekała na Armina i była zdumiona, gdy zobaczyła wchodzącego partnera z dziewczyną, którą okazał się Karolina. Nikt nic nie mógł zrozumieć, o co chodzi. Laura była w szoku, bo okazało się, że została singielką. A jednak Armin, zaskakując wszystkich, wszedł z Karoliną jak z koleżanką i zapewniła, że dalej będzie budował relacje z Laurą. Laura odetchnęła z ulgą, chociaż długo nie mogła uwierzyć, o co chodzi. Na koniec wszedł Albert z dziewczyną z Casa Amor i zaskoczył wszystkich swoją obecnością, ponieważ tak jak Karoliny, tak i Alberta nikt się nie spodziewał. Na koniec Werka wstała i wszystkim oznajmiła, że zrobiło się trochę ciasno i jest za dużo osób, których ona nie lubi. Więc zdecydowała, że lepiej będzie, jeśli odejdzie z programu. Karolina pożegnała Patryka i Mateusza, którzy zostali singlami, ponieważ żadna dziewczyna nie wybrała ani jednego, ani drugiego. Tym samym wyspę miłości opuściły trzy osoby: Weronika, Mateusz i Patryk. Kolejny odcinek Love Island. Wyspa miłości na antenie TV4 od poniedziałku do niedzieli. Bez sobot o godzinie 21:00 oraz na Polsat Box Go. Jeśli przegapiłeś odcinek Love Island 8, to nic straconego. Obejrzyj online najnowsze odcinki programu Love Island. Wyspa miłości na platformie Polsat Box Go. Zobacz też, materiał zawierał linki partnerów reklamowych.